Rozmawiam dziś z Michałem Bojdą, kandydatem na szkolenie dla młodych liderów organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Michale, możesz opowiedzieć coś o sobie? Kim jesteś? Jestem uczniem liceum o profilu humanistycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie. Poza tym jestem przewodniczącym Federacji Młodych Socjaldemokratów w Gryfinie, więc doskonale wiem, na czym polega społeczna działalność. Jako FMS, wspólnie jako młodzi ludzie przede wszystkim, bo FMS to są młodzi ludzie. Podejmujemy wiele działań o charakterze społecznym, promujemy zdrowy styl życia, promujemy świat bardziej egalitarny, bardziej równy, bardziej tolerancyjny, ale także poruszamy różne zagadnienia, po prostu, które dotyczą mieszkańców, czy to jest kwestia braku parkingów, kwestia wykorzystania różnych walorów turystycznych miasta. Poza tym jestem sędzią piłkarskim, tak trochę hobbystycznie udaje się w każdy weekend w jakąś piękną miejscowość na Pomorzu Zachodnim. Zabieram tormy z gwizdkiem, z kartkami, z notesikiem i ruszam w świat, można powiedzieć, sędziować. Ta moja sędziowska przygoda trwa już rok, ale myślę, że to nie koniec, a początek takiej fajniejszej, bardzo ciekawej kariery sędziego piłkarskiego. Brzmi interesująco. Co więc tak naprawdę Cię fascynuje w Twoim najbliższym otoczeniu? Mnie przede wszystkim fascynuje to, że mogę działać na rzecz innych ludzi. To jest bardzo fajne, że ludzie to doceniają. Ludzie spotykając mnie, klepią mnie po ramieniu i mówią: Michał, fajnie, że coś robisz, fajnie, że z młodymi ludźmi działasz właśnie na rzecz tutaj Gryfina, naszej okolicy. Więc działanie jest dla Ciebie? Działanie jest dla mnie trochę jak narkotyk, wciąga. Jest fascynujące też odkrywać coraz to jego nowe aspekty działania i jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo interesujące to, że mogę działać na tylu płaszczyznach. Michale, działasz społecznie, bierzesz czynny udział w życiu politycznym, jesteś sędzią piłkarskim, dobrym uczniem, uczestnikiem wielu konkursów przedmiotowych, również wspólnie promujemy szkołę na targach edukacyjnych. W czym ma Ci pomóc wyjazd na liderówkę? Liderówka to przede wszystkim nowe doświadczenia. Nowe doświadczenia związane także z położeniem zwierzyńca. Jest to Lubelszczyzna, w której nie miałem nigdy przyjemności być, ale to jest wymiana doświadczeń z innymi młodymi społecznikami. Bo tam mogę się dowiedzieć, jakie oni podejmują działania, ale także oni mogą, możemy czerpać nawzajem ze swoich doświadczeń, ze swojej wiedzy. I to jest jakby w tej liderówce najważniejsze. Oprócz przekazu i takich typowo szkoleń, najważniejsza jest grupa ludzi, którą się poznajemy, którą wymieniamy doświadczenia i dzięki temu stajemy się lepsi. W takim razie życzę Ci powodzenia, wielu sukcesów. Mam nadzieję, że komisja rekrutacyjna doceni Twój potencjał. Dziękuję, również mam taką nadzieję.